Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy driftować. Moim ulubionym driftowozem jest to Nissan Silvia S13. No i wypadłem z trasy. S13 to jest jak na razie mój chyba najbardziej udany latawiec. Najlepszy driftowóz, jaki mam obecnie, to znaczy najlepszy. No po prostu furka, którą mi się bardzo przyjemnie driftuje i którą no łatwo jest dosyć utrzymać w drifcie dla mnie. Yeah, to jest naprawdę fajna furka. I dzisiaj opowiem wam o rzeczy, której pewnie już wiecie z tytułu czy z miniaturki do tego filmu. Jak kontruję, jak sprawiam, że mniej, może inaczej, czego się teraz uczę, żeby nie przesterowywać auta za bardzo. Jest to dosyć trudne, żeby nie przesterowywać za każdym razem furki, no bo przecież na tym polega drift, żeby walczyć z tym przesterowaniem, żeby walczyć z tym samochodem, a jednocześnie, żeby się z nim zgrać na tyle, żebyśmy byli w stanie go pięknie opanowywać, nie? Na tym to wszystko polega. Tutaj właśnie użyłem tej techniki, którą zaraz wam zademonstruję, czyli samochód ładnie się od razu wyprostował. To jest tak banalne, ale jednocześnie jeśli masz jakieś takie gówniane nawyki z jazdy na padzie, no to jakby nie dasz rady tego opanować do końca, nie? Jakby to jest taki trigger, który sprawia, że samochód łatwo sobie wychodzi z zakrętu i możesz sobie driftować praktycznie bezstresowo na kierownicy. I już wam tłumaczę, jak to się robi, jak to można sobie łatwo opanować, jak to sobie ćwiczyć. Wszystko sobie zaraz umówimy, ale zanim to pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę oraz subskrypcję. To jest ważniejsze nawet niż ten odcinek. Nie no, zrobiłem sobie ostatnio takie malowanko, mam nadzieję, że on się podoba. Mi się podoba bardzo, znaczy zrobiłem, no, skopiowałem od innego gracza, kurde. Gdzie ja będę robił takie malowanie? Nie no, szczerze mówiąc to przymierzam się troszeczkę też do robienia jakichś takich malowań, żebyście mogli sobie pobrać i dać na swoje furki, jeśli będzie wam się to podobać oczywiście. Słuchajcie, sprawa z wychodzeniem z zakrętu to było coś, co najbardziej mnie bolało, gdy przesiadłem się na kierownicę. Wiecie, spada, gdzie na padzie to masz co, hamulec ręczny, naciskasz wszystko na przyciski, skręcasz gałką lewo i w prawo i fajnie, masz załatwioną sprawę, nie? Tutaj masz nagle sprzęgło, wszystko jest regulowane, masz tutaj regulowany ręczny, nie masz na jakiegoś przyciska, musisz się, wiesz, namachać szybko i w miarę jakoś tą furę opanować, więc jest to totalnie coś innego niż jazda czy driftowanie na padzie. Mi jeździ się teraz obecnie, na obecnym stadium mojego rozwoju i takiego konwertowania gracza padowego na gracza kierownicowego, jeździ się na kierownicy absolutnie fantastycznie. Nieważne, czy jest to offroad, czy jest to shooter, czy jest to asfalt, jeździ mi się super w tej grze i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast dopiero parę dni temu, jak sobie trenowałem driftowanie poza odcinkami, poza streamami całkowicie, to zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz, która pojawiła się, jakby nie spodziewałem się, że to w Fordzie w ogóle będzie, i dotyczy ona dyferencjału i ogólnie wału napędowego i tego, jak on jest połączony z silnikiem, także to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, przede wszystkim jak naciskamy sprzęgło, to wiadomo co się dzieje. Odcinamy skrzynię biegów od silnika, prawda? Wiadomo, nie? W samochodach, no wiadomo po co to jest, żeby zmieniać sobie bieg, tak? Podczas driftowania przydaje się to nam wtedy, kiedy chcemy zmniejszyć jakby to, w jaki sposób nasze koła się obracają. Może, kurde, nie wiem jak to powiedzieć do końca. Ale zauważyłem, że gdy używam sprzęgła, na przykład podczas takiego ślizgu, nie? Zawsze, gdy chciałem wyjść z zakrętu, to nie puszczałem, to puszczałem po prostu gaz, ale nie naciskałem sprzęgła. Samochód sobie jechał cały czas na biegu, nie? Po prostu. I okazuje się, że w Forzie Horizon, jeśli
przesterowujemy. Może dopuścimy do takiej sytuacji, gdzie będę sobie mocno, o, tak jak teraz, nie? Przestorowywałem, nie nacisnąłem sprzęgła, bo udało mi się jeszcze jakoś tam kierownicą wykontrolować. Ale są takie sytuacje, kiedy już na 100% wiesz, że samochód przesteruje w tej grze. Wtedy jakby puszczenie gazu ci nie pomoże i te koła dalej będą się jakby blokować trochę z tyłu te koła. I co wtedy pomaga? Wtedy pomaga właśnie naciśnięcie sprzęgła, oczywiście puszczenie gazu i samochód zacznie się prostować w tym kierunku, w którym skręcamy. Banalna sprawa, ale to jest coś, czego się ostatnio dużo uczyłem i może, żeby wam to zademonstrować, to też ostatnio zastanawiałem się, jak wam to pokazać, jak to wytłumaczyć osobom, które nie jeździły na kierownicy, które nie miały z tym styczności za bardzo. I jak to tutaj wygląda? Wiecie co, ja tak naprawdę nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, czy to jest tylko tak w tej grze, ale autentycznie dzięki temu możemy sobie łatwo wychodzić z każdego zakrętu, w ogóle wychodzić z driftu. Ja jak zaczynałem driftować, to straszny miałem problem z tym, żeby samochód w ogóle wyprowadzić z driftu, tak? A teraz jest mi dużo, dużo lepiej, jeśli znam tą dodatkową, powiedzmy, technikę do driftowania. Oczywiście jeszcze jeśli chodzi o precyzję driftu, to zostawia to wiele do życzenia, tutaj trzeba się nauczyć, ale samo wychodzenie z zakrętu, z driftu wychodzi mi dużo lepiej dzięki temu. Dobra, znajdźmy sobie jakiś, może jakieś skrzyżowanie, może jakiś taki zakręcik, gdzie będziemy mogli sobie to zademonstrować, pokazać. Tutaj na przykład przed nami trochę się rozpędzimy, mamy skrzyżowanie, spróbujemy w nie wejść, będzie trzeba się dosyć mocno spowolnić, zredukować prędkość, wytracić prędkość, przyhamować, nie, przed tym zakrętem, żeby po prostu samochód nie wyleciał, bo to jest praktycznie 90 stopni tam, nie, na tamtym skrzyżowaniu przed nami. Wlecimy sobie w ten zakręt naręcznym bokiem. Tego też, jeśli dopiero co jakby macie kierownicę, to polecam się tego uczyć, żeby lecieć sobie na samym ręcznym. Zaraz wam pokażę jak. Jedziemy, jedziemy. No i patrz, dziadzina mi tutaj. O, i teraz bierzecie sobie cyk. Ręczny, kontrujecie i próbujecie jak najwięcej kontrolować ze sprzęgłem, tak? Sprzęgło wciśnięte do końca i w odpowiednim momencie puszczacie po prostu ręczny. I na samym sprzęgle lecicie. I teraz tak, jeśli... Właśnie, mogę wam to bardzo łatwo zademonstrować, o co mi chodzi. Jeśli będę leciał sobie na tym hamulcu ręcznym, to samochód zacznie w pewnym momencie przestorowywać. W ten sposób, nie? Cyk. Im będzie wolniej jechał, tym bardziej będzie to widoczne. I teraz, w momencie, kiedy puścimy hamulec ręczny, ale będę miał wciśnięte sprzęgło do końca, to samochód się wyprostuje. Cyk, kontrolujemy i możemy łatwo wejść i w odpowiednim momencie docisnąć sobie gaz. Jak już widzimy, że samochód bardzo zwalnia, dodajemy sobie trochę gazu, żeby zaczął driftować, nie? I teraz, jak to przenieść sobie do takiej jazdy? Ja miałem taki nawyk, że jak samochód mi za wolno driftował, to był nawyk, który miałem z jazdy na padzie, z driftowania na padzie, tak? Jeśli samochód mi za wolno driftował, czy tam widziałem, że zaraz sobie nie poradzi podczas tego driftu, to miałem taki nawyk, że dociskałem więcej gazu, żeby jakby poleciał dalej ten drift, a gałką się wszystko wykontrowało. Na kierownicy nie jesteś w stanie aż tak szybko tego wykontrować, więc co możesz zrobić, to puścić gaz i dać sprzęgło. I samochód się zacznie sam prostować. Widzieliście, co teraz było przed chwilą na tym zakręcie, gdzie miałem dosyć duży kąt? Samochód, gdybym zostawił, znaczy puścił gaz, a nie wcisnął sprzęgła, samochód by się obrócił, bo koła by jakby bardziej się blokowały od tego, że są połączone z silnikiem. Tak? W momencie, kiedy docisnąłem sprzęgło, one zrobiły się takie bardziej luźne, ten dyferencjał zaczął samochód trochę prostować, dlatego, że jest troszeczkę luźniejszy na zwalnianiu. Teraz na przykład widzieliście, nic nie gazowałem, na samym sprzęgle leciałem, po prostu lekko ręcznie zaciągnąłem i na samym sprzęgle leciałem i samochód się prostuje, nie? W momencie, kiedy zaciągnę ręczny, nie dodając gazu, widzicie co się dzieje? Nie dociskam sprzęgła i zaciągam ręczny, samochód się obraca, nie? Jeszcze raz wam to pokażę. Właśnie, to będzie w sumie chyba najlepszy sposób, żeby wam zademonstrować, o co mi w ogóle chodzi.
patrzcie, jedziemy sobie prostą drogą, nie, tutaj. Zaciągam ręczny, puszczam gaz. Teraz się samochód wyprostował, mieliśmy jeszcze za mały kąt. Trochę mocniej się rozpędzimy. O! Nie, samochód, podczas gdy mamy puszczone sprzęgło i puszczony gaz, samochód się obróci, po prostu przesteruje, obróci się wokół własnej osi i lipa jest, nie? Ale możemy to łatwo skompensować, jeśli podczas takiego mocnego, jakby mocnego kątu wciśniemy sprzęgło do końca, wtedy samochód się wyprostuje. I zobaczcie. Jeszcze raz. Tutaj mi zablokowały samochody, ale udało się mniej więcej wyprostować furę, nie? Jeszcze raz. Ręczny. Sprzęgło wyleciałem. Ale nie, samochód się nie obrócił. A teraz bez sprzęgła. No i też się nie obrócił, ale za słabo wszedłem jakby w ten drift, nie? Pojedziemy sobie tutaj kawałek dalej. Dobra. I tutaj. Ręczny. Bez sprzęgła. I samochód musimy mocno skręcić, żeby samochód się wyprostował. Natomiast gdybym sprzęgło wcisnął do końca i puścił gaz, to samochód, no myślę, że dużo łatwiej by się wyprostował i w niektórych sytuacjach, jak mamy bardzo duży kąt, także jesteśmy prawie pewni, że przesterujemy, to dociśnięcie sprzęgła do końca ratuje nam dupę po prostu. No dobra, ostatnio, tak jak wam mówiłem, miałem takie treningi różne i dzięki temu, że jakby opanowuję tą technikę manipulacji sprzęgłem, gazem, jeszcze dużo mi brakuje do tego, żeby to opanować na 100%, ale jak już widzicie, no jestem w stanie... Co to za grat tutaj? Jestem w stanie w miarę samochód opanowywać, wiadomo, że to nie jest jeszcze ten poziom, który bym chciał osiągnąć, no ale porównując to do tego, co było jeszcze parę miesięcy temu, jest niebo a ziemia, nie? Dobrze, chodźmy sobie do miasta. Nie wiem, czy wam to w ogóle pokazywać. Ostatnio sobie trenowałem trochę w tym miejscu. Takie mocne nawrotki, bardzo przyjemna sprawa, ale też bardzo trudna. Trzeba dość mocno zredukować prędkość tutaj. Ja redukuję bieg do jedynki. Rozpędzam się trochę tutaj. No i patrz, ten grat akurat mi tak zajedzie, że... Tutaj trzeba dużo na ręczny wchodzić i jakby spróbować nawrócić ten ostry zakręt tak ładnie. Tylko trzeba też odpowiednią prędkość mieć, bo jak będziesz za szybko jechał, to samochód się obróci, a jak będziesz za wolno, no to wiadomo, że nie będzie kontynuował tego driftu. Jest tu tak dużo tych gratów jeździ. Dobra, sobie ostatnio to ćwiczyłem, to pokażę wam moje postępy. Coś takiego. Nie? To jest taka moja nawrotka, moje salto. O, a teraz użyłem tej techniki ze sprzęgłem. Widzieliście, samochód już przesterowywał, puściłem gaz, sprzęgło do końca i samochód mi naprostował. Wiadomo, że nie był już w drifcie i właściwie po prostu normalnie jechał, ale przynajmniej nie przesterowałem, nie wyglądało to tragicznie, nie? Tutaj leciutko tylko hamulec ręczny, sprzęgło do końca, zero gazu, czekam aż się samochód odpowiednio ustawi i w odpowiednim momencie daję gaz do końca, żeby zaczął driftić lekko chociaż, tak? Tam ten drift był taki, no, taki sobie. Ostatnio sobie testowałem tą nawrotkę tutaj. Oż kurde, ty jedziesz czy nie z tą drabiną na dachu? Laguje mi, bo jestem na online teraz. Myślałem, że przejedzie i że dam go radę tak fajnie wyminąć, nie? W mieście się bardzo fajnie driftuje, bo jest dużo takich zawijasów, nie, w tym Edynburgu. Tutaj jest taki zakręt, który, no, ciężko mi jest opanować. On jest niby gładki, ładny taki, no, ale jest dosyć ciasno. Są budynki, wiecie, o który chodzi? Tutaj, gdzie jest strefa prędkości. Lagują się te boty, kurde. Spróbujmy sobie to ogarnąć. To jest coś, co ostatnio ćwiczyłem i... No nie, zobaczymy, co to będzie. Nie wyszło mi tu ani razu, ładny driftik. Tak, żebym był dumny z tego.
tylko takie coś, o jak teraz, nie? Czyli taka prędkość, wiesz, jak do kościoła na mszę w niedzielę i gitarka, nie? No właśnie nie gitarka, bo ja bym wolał jednak, żeby to było bardziej takie efekciarskie, a jest jak jest. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na ręcznym. Ręczny sprzęgło. O, i widzicie, teraz pracowałem samym ręcznym i sprzęgło do końca, tak żeby samochód mi albo prostował, albo bardziej jakby rzucał dupą, nie? Czyli ręcznym trochę hamowałem, no nożnego praktycznie wcale nie używałem tam, ale czekałem, aż samochód mi się odpowiednio ustawi do tego zakrętu i dopiero w momencie, kiedy widziałem, że wytracił już odpowiednio dużo prędkości, dodawałem gazu, nie? I jak był pod odpowiednim kątem. Wcześniej robiłem tak, że jak wchodziłem w te zakręty, to dodawałem gazu, żeby samochód w ogóle jakby zaczął się bujać w ten sposób, nie? Czyli najpierw nim bujałem, gazu w jedną, w drugą stronę, na padzie jak grałem, bo na padzie możesz bardzo łatwo osiągnąć taki czy taki skręt. O, kiss the wall. Taki biedny, nie? Bo tutaj zabrakło czegoś. Zabrakło takiej płynności w tym drifcie. No ale poleciał, no, zrobił ten drift. I teraz tutaj znowu taka nawrotka na dole. Kurde, strasznie lubię się bawić. Nie wiem, czy chcecie oglądać też takie momenty, kiedy ja robię sobie jakieś moje nowe treningi, które sobie wyznaczam tu w driftowaniu. Bo naprawdę sporo driftuję poza odcinkami. Żebyście ciągle nie oglądali tylko jakichś moich takich niepowodzeń tutaj. To się strasznie słabo ogląda u kogoś, jeśli ktoś cały czas ginie w jakiejś strzelance, albo właśnie mu nie wychodzi, tak jak tutaj w grze wyścigowej, nie, czy to driftowanie, czy tam jest cały czas ostatni, albo gdzieś się rozbija, jakby też to widać po statystykach na YouTubie, że no nie da się tego oglądać i ludzie wychodzą po prostu z tych odcinków. Są nudne, nie? Są takie No, ale tak staram się już, jak coś chcę wam pokazać, tak jak teraz ten mój postęp, to żeby to faktycznie było coś interesującego, żebyście zobaczyli może drift na poziomie. Także praca z sprzęgłem, mega, mega ważna sprawa. Przy takiej małej prędkości też widzicie, można w różny sposób kontrolować. Tutaj nawet bardzo fajnie to widać na tym rondzie, jak dodaję sprzęgło do końca. Wcześniej sprzęgła używałem do tego, żeby samochód wrzucić na obroty, a teraz bardziej używam do tego, żeby go wyprostować, jak już jest za bardzo bujnięty. Tak jak teraz, widzieliście, gdybym zostawił go bez sprzęgła, to on by się jeszcze bardziej obrócił i by była lipa. To rondo można by było zrobić na hamulcu nożnym ładniej, tylko ja nie lubię tam jeździć, bo tam jest zawsze dużo botów od groma tego. No i rzecz, której tak się już uczę, jeśli chodzi o drifty, całkowicie fanowsko, bo to jest trudne dosyć, to właśnie taka 360 na kierce i wejście w jakiś zakręt, nie? To jest też dosyć takie trudne. Ale w miarę jak się, wiesz, uczysz tego wszystkiego, jak sobie to wszystko trenujesz, to robi się coraz łatwiejsze, nie? Samochód pod względem mocy nie został w ogóle ulepszony, odkąd pierwszy raz sobie w ogóle driftowaliśmy nim, jak sobie go zrobiliśmy na odcinku bodajże. Także od tamtej pory jest taki sam. Driftowanie w ogóle, znaczy ślizganie się na hamulcu ręcznym, to nie jest zbyt stylowe w driftingu i raczej się powinno tego unikać, chociaż w takich sytuacjach jak tutaj trzeba dohamowywać trochę i trzeba też odpowiednio samochód ustawić hamulcem ręcznym, nie? A na przykład tutaj dohamowujemy i trochę ręcznego, jałtko bardzo fajnie sobie wchodzi, nie? Trening, bez tego ani rusz. Tutaj widzieliście, że to było bardziej lawirowanie między samochodami niż taki drifting, którego ja szukam w moim stylu. Woo! I tutaj
Tutaj właśnie puściłem sprzęgło, nie? Puściłem sprzęgło, dodałem trochę gazu i samochód przesterował. Gdybym trzymał to sprzęgło cały czas, to mimo takiego dużego kątu wyprowadziłby ten samochód. Może by mocno zwolnił, ale bym go wyprowadził i dałbym radę go opanować. No na pewno bym tak brzydko nie przesterował, nie? A tu mi prędkości zabrakło. Także w ten sposób uczę się wchodzić w zakręty teraz. Na ręcznym odpowiednio ustawić samochód. Uczę się wychodzenia, czyli prostowania, ale teraz jak już nauczyłem się operować tym sprzęgłem trochę lepiej. Ajajaj, lampa mnie trochę wyprostowała za mocno. Nauczyłem się tym sprzęgłem operować trochę lepiej, to już to wychodzenie z driftów jest o niebo lepsze. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się lata w grze. Widzicie, że tutaj trochę brakuje tego stylu i takiej płynności w tym driftowaniu, ale się uczymy, nie? Także kolejny odcinek od zera do driftera. Oczywiście oceniajcie, dajcie znać w komentarzach, jak mi idzie i czy wam się podoba driftowanie. Nieskromnie powiem, że jest dużo lepiej niż było na pewno. Na pewno ta kontrola nad samochodem jest dużo lepsza. Ilość przesterowań i zderzeń na odcinku zminimalizowałem do ilości palców u ręki, przynajmniej u człowieka. Myślę, to jest lepiej i bardzo, 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 bardzo to lubię. Bardzo lubię sobie tak lawirować po tych uliczkach. Świetna zabawa. Tylko na początku to się człowiek tyle nawkurwiał, że coś tam nie wychodzi. Ajajajajaj, za wcześnie wyprostowałem. Ale teraz to można latać. No i dla mnie najtrudniejszej rzeczy, którą się teraz uczę, to jest driftowanie wokół lamp na placu. Już to wam pokazywałem parę razy. Robienie tam ósemki. Pojedziemy sobie tam. Pokażę wam, o co chodzi. Tutaj jest taki placyk, już tam ci co oglądają serię, to wiedzą, o co chodzi. Wow, trochę za daleko zajechałem. I chodzi o to, żeby, znaczy uczę się teraz tego, żeby tej lampy tak się fajnie złapać, czyli chcę robić wokół niej kółka, takie driftowe oczywiście, i potem przetransferować się na następną lampę, nie? Ajajajajaj, lubię tego Nissana, strasznie fajnie się nim lata. Tak jak się czasami przesiądę z jakiegoś innego wozu, który jest jakiś taki, no dopiero co go zestunigowałem powiedzmy na drift i z powrotem do tego Nissana, to taką radochę, bo ten po prostu lata jak masło po patelni. Zajebisty jest naprawdę. O i teraz na przykład puszczam się z tej lampy ręcznym sprzęgło i aaaah, no i przesterowuję tutaj prawie zawsze. Może właśnie powinienem trochę więcej na sprzęgle, na przykład ręcznym go obrócić. I właśnie tej mojej nowej, powiedzmy to, techniki antyprzesterowującej spróbować. Spróbujmy. Ech! Kurde, co zrobiłem źle? Aha, dobra, jeszcze raz. No i znowu, jeszcze raz. Za późno puszczam. Późno ręczny puszczam.
Tak, żeby się złapać tej lampy i lecieć już driftem. O, prawie, 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 dawaj, dawaj, mały, dawaj, dawaj, dawaj. Przerzucić nogę od razu na hamulec nożny, żeby tylko przednie koła hamować. I żeby robić bardzo, 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 bardzo mały kącik tego driftu, okej. Okay. Teraz puszczam się z tej lampy i lecę tam. O kurde, czemu on nie chce się obrócić? Cholera, rozwaliłem lampę. No i właśnie tego się teraz uczę poza odcinkami, żeby to opanować jak już na 100%. Ja wam powiem, to te ćwiczenia wyglądają nudno i głupio i one są takie niby bez sensu, tak? Z tym, że jak już opanujesz takie gówniane sprawy z kontrolą samochodu, to wchodzenie w zakręty, opanowywanie samochodu, robienie jakichś tam bardzo precyzyjnych rzeczy stanterskich, okazuje się, że robi się dla ciebie coraz łatwiejsze, tak? Albo po prostu nie robi dla ciebie na ciebie żadnego wrażenia, bo już sobie na tyle opanowałeś furkę w takich prostych rzeczach, że jakby wiesz co, czego się po niej spodziewać, tak? No nie chodzi o konkretny nawet samochód, tylko o to, jak działa fizyka w tej grze, jak to mniej więcej kontrolować, jak sobie kierownicę ustawić, samochód. To wszystko jest istotne. Tutaj sobie w parku też coś tam testuję. Lubię ten zakręt dosyć. Ten zakręt jest taki ciekawy, bo on ma tam w pewnym momencie taki spadek i na nim można bardzo łatwo furę przesterować, jeśli dodamy choć trochę za dużo gazu. No i tutaj są takie niewidoczne zakręty, nie? W niektórych miejscach. O, chodźmy sobie jeszcze tutaj. Także co, ja się uczę teraz takich zakrętów, gdzie mamy dość ostre kąty. Nie robi się, nie wyglądają te drifty jakoś powalająco, tak? Na przykład tutaj. No i za małą prędkość miałem. No to mniej więcej wygląda sobie tak. I zależy mi na tym, żeby w ten sposób manewrować samochodem, żeby robić ten drift, wiecie, na przykład rozpędzam się tam ze 100 km na godzinę, wchodzę w ten drift, na zasadzie robię to luźno, nie? I zabrakło trochę prędkości jeszcze, to bym go dokręcił, ale nie pykło. Strasznie, strasznie fajna sprawa. Driftowanie sobie w Edynburgu. Trochę za dużo ręcznego. Mnie wywaliło. Mam nadzieję, że nie było to zbyt zagmatwane moje tłumaczenie wam nowej techniki antyprzesterowywania. Nie wiem, czy ktokolwiek z was zrozumiał, o co mi chodzi, bo to lepiej jest pokazać niż opowiedzieć. No ale mówi się, że jak ktoś nie potrafi czegoś powiedzieć prostymi słowami dla każdej osoby, która ogląda czy słucha, no to tak naprawdę tego nie rozumie do końca. No, może być tak w moim przypadku, nie mówię, że nie, nie jestem alfą i omegą, ciągle się uczę driftować, ale w miarę jak sobie pokonuję jakieś tam kolejne etapy tego driftowania i wiecie, uczę się tego wszystkiego, to mogę wam też nowe rzeczy poopowiadać. Tutaj jest w sumie taki fajny kącik do driftu. O kurde, ale mnie tutaj... Okej. Juuu, ale długi driftik. Yeah. To był tramwaj drift. Mega, mega fajna sprawa. W ogóle jeśli chodzi o nauczenie się czegokolwiek w driftowaniu tutaj i w graniu na Forza Horizon, to opcja jest taka, że na przykład jednego dnia totalnie ci nic nie wychodzi, drugiego dnia wstajesz i jakby to, co uczyłeś się poprzedniego dnia, robi się dla ciebie banalnie proste. Naprawdę. Fajna ta fura jest z tym malowaniem, zajebista. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o lajkaczach, one są bardzo ważne dla mnie. Zapraszam was na kolejne odcinki z driftowania w Forza Horizon 4. Trzymajcie się, hejka!